Dzisiaj razem z Szakiem zjemy 24 produkty w 24 godziny koloru pomarańczowego. No to teraz wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, a my zamieniamy się w pomarańczki. 3, 2, 3, 4. Stary, chyba idziemy do więzienia, a nie na jedzenie. Ty mordo, ile ci zostało do Wokandy jeszcze? Ja pierdziele. Kupa śmiechu, zaczynamy. Dzisiejsze potrawy oczywiście przygotuje nam, jak zawsze, JJ-ka. No witam. Co nam dzisiaj ugotujesz? No nie mogę wam powiedzieć, ale mogę zdradzić, że nie będzie lekko. Będzie pysznie. Zanim zobaczycie, co jest pod przykrywką, musicie zagrać w 3 po 3. Przegrany musi zjeść to, co jest w środku. No dobra. Okej. Okay. 3 po 3. 3 po 3. Jest! Aha, nie! Ja wygrywam, to jest, dobra. Trzaczku, je. Ha. Zacznijmy od tego, że do popicia przygotowałam kubusia. O, zaczyna się dobrze. Zaczyna się dobrze. A w środku krewetki z sosem serowym cheddar. Nie, jesteś normalna? To sabotaż jakiś. Kubusi, krewetki, sos serowy. To ja was zostawiam. O, stary, dawaj, jedziesz dobra, z tym. Ale jak się to je? Z główką? Główka się odrywa. Okay. Stary, to ma oczy! Ej, ja chcę spróbować też, nie obchodzi mnie to. Dobra, wyrwane. Dupkę odrywasz też? O! Oba chłopie, jestem ekspertem. O bracie, ale pyszne. Ej, to jest dobre. To jest petarda. To jest bardzo dobre. Ja ci tego, pomogę. Próbujemy sosem. No dawaj. Uwaga. I co? Nie. Nie? Nie. Psuję. Sos serowy psuje. Psuję strasznie. Obrzydliwy jest, w ogóle ten... To jest ser. Spróbuj, pyszny. Naprawdę? No żartowałem, jest dobry. Nie, nie będę próbował. Co niedobre, to nie dla mnie. Dobra, popijamy. Kościu. Kubuś, jak ja go nie piję chyba z 20 lat. To jest najlepszy soczek ever. Nie zmienił się. Nie zmienił się? Do spodu! Dalej niedobry. Do spodu! Nie chcesz, czy ja tobie dać? Nie, chcę, stary, ja mam krewetkę. Pomimo, stary, że powinienem jej jeść, ale i tak se zjem. Ten przepyszny. Jestem w niebie, stary. W końcu odcinek, który mi się podoba. Bo Justyna z tego zintowała gierkę, kurde. Justyna dzisiaj się postarała. Dziękujemy, Justyna. A jak w mojej turze będzie coś przykrego, to się zdenerwuję. Mam nadzieję, że będzie. A few moments later. Stary, żeś to wszystko wmucił. Same zostały skrupki. Stary, Justyna tym razem przyszła sama u siebie. Dobre? No jest mega dobre. Dawaj dla kontentu zmiel tą z tymi oczami. Całą naraz, nastrzała. No. Stary, co to widzisz? Widzę. Miałem. Nie da się, nie? Nie, myśl, że są tam oczy i w ogóle ona cała, to zmienia smak. To tam mnie krewetki. Lecimy z drugim daniem. Jak będzie niedobre, to dawaj. Zobaczysz. 3 po 3. Tak! Jesz? Tak, jem. Jesz, jesz. A w środku, moi drodzy, znajduje się zupka, turbo ostra zupka bulldog z paluszkami surimi, polana. Nie. Tak, tak! Kubusiem. Ale ty mnie nie kochasz. Ona mnie nie kocha! Patrz, ile z miłości. Nie! Przepraszam! Starczy! Tutaj jest jeszcze owsianka w tym kubusiu. Od razu zaznaczam, że trzeba bardzo dużo tej zupki zjeść, a później ją jeszcze tak popić. Dobrze, że to zaznaczyłaś. To ja was zostawiam. Wy też zostawcie łapkę w górę, bo jest mi mega smutno i obrzydliwie. Szaku, ja ci pomogłem zjeść w tamtym odcinku. To ja trzymam kciuki w takim razie za ciebie. Dasz radę. W tamtym odcinku, w tamtym daniu. Obrzydliwstwo. Dobra, surimi jest ohydne. Stary, to już przeszło kupusiem. Dobre? Pyszne. Słuchaj, ta zupka wcale nie jest zła z tym mango. Dobra, przesuń się, ty mi pomogłeś. Ja tobie też mogę trochę pomóc. Surimi obrzydliwe, ale zupka z makaronem z mango spoko. O, dopiero poczułem teraz jak daję. A jeszcze surimi jaka. Tak! Do dania mi napluj głównego! Ostatni raz jedliśmy coś tak okropnego. Mam nadzieję, że doceniasz moją pomoc. Trzymaj. Nie. Musiałem popić.
Fajrant. Fajrant. 3 po 3. Yes. 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 Co tam się jest? Uwaga, boom! Śledzie z chipsami i pasta z... Tylko tą pastę z łososia od razu zaznaczam, że trzeba zrobić tak. Ja cię zaraz zaznaczę. Ja cię szczypię, może się obudzisz. Idę. Mogę się wprowadzić? Nie. Ja dla widzów dam buziaczka zrobię. Czekaj, jak to szło? Koczorek dla widzów. Ja pierdzielę. To są rolsy. Z cebulką. Na ostro. Nienawidzę cię, Justyna. Dobra, 3, 2. No. Ale walczy, bydlak. Tak, jest więcej, koniecznie. No i nie są złe. Nie są złe! Nie mam pytań! Lajcik. Lajcik i Zunia. Jest po tobie, nie? Jest skończona w tym domu. Dobra, dałem radę, ale generalnie jest dobry. Widziałem! Dawaj teraz pastę, też jest generalnie dobra. Mówiłem, że jest skończona? Tak. Dobrze, trafię. O kurde, jakie to jest obleśne. No nie rób tak! Coś mi do oka wleciało, sorry. W skali 1 do 10 oceniasz, a? Justyna, jesteś skończona. Na 0. Mega słabe, ale na końcu jest fajny posmak łososia. On nie musiał tego robić, ale dla was widzowie zrobił, więc zostawcie subika na kanale. 3 po 3. Co to było? No dobra, jeszcze raz. Co to było? Jeszcze raz. Jeszcze raz i wyjdź pastą. 3 po 3. 3 po 3. 3 po 3. 3 po 3. O mnie. O nie, o nie. Ja o dalej nie. Ci nie wybaczyłem jakby co, nie? No. Do popicia masz Fantę w końcu. O! Dziękuję. A do jedzonka nuggetsy z ostrym sosem z sriracha. Okej. I do tego pomarańczowa galaretka. O, ty nie lubisz galaretek. Ale nie najgorzej, jest na pewno lepsze od tego poprzedniego. A mogę kawałek spróbować też? Nie. Nie możesz. Łap widelec, podzielę się. Tak? Nie ma problemu. Ale czekaj, to musisz z galaretką zjeść. Słuchaj, wypluj to. Nie no, jedz. Ty w ogóle nie umiesz jeść dań. Ja cię nakarmię, jak nie umiesz. Atakujesz? 3, 2, 1. Galaretka z kurczakiem. Jak? Niedobre. Niedobre? Pobój, pycha. Nie, ja galaretkę mogę ci pomóc jeść, ale ty musisz dokończyć, więc jedziesz z tematem. 5 minutes later. Stary, został ci ostatni. No. No dobra, ostatni. Mam to. Mamy to. I co? Nie było tak źle. Na pewno było lepiej niż poprzednio. Zobaczymy, co będzie w następnej rundzie. 3 po 3. Nie! Tak jest! Jak widzicie, mamy tutaj przygotowany champagne. Poczekaj. Tak naprawdę to 7-up. Ej, to 7-up jakiś pomarańczowy. To nie champagne. Ale to dlatego, do że... czego ten champagne? Mamy tutaj wykwintne danie. Paróweczki z kawiorem. To jest prestiżowe danie... Dla mnie. Dla Szaka. To jest prestiżowe danie na każdą kieszeń, no może tak. Tak. No. Najgorsze jest to, że ja nie lubię kawioru chyba. Może polubisz z parówką. Może być lepszy. Ale strzela tam. Słychać. No. Ale dobre? Słone. Do parówki pasuje. Spoko. No. Popij szampajnem. Ale są... Jak chcesz jedno, dam ci tylko szampajna. Nie chcę. Ale jestem gigazuje, że ci to smakuje. Do jednego, jak zjesz? Nie! A jadłeś rolmopsa? No, dziękuję. Ale pozamiatane. Na myślę. 3 po 3! Tak jest! Ale dostaję lanie. Papaja z cheetosami serowymi, posypane dużą ilością pieprzu cayenne. Jej! No i nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Smuć się. Dziękuję. Chociaż tyle radości mi dałeś. Słuchaj. Możesz się ze mną poczęstować. No jest pikantne. No, ooo! Jeszcze. No po co ja to jem? Jest papaja. Ale pyszna.
Dobre? Mhm. Daj mi spróbować tej papai. Najlepsza papaja, jaką jadłem. Nie wiem, czy ci wierzyć, czy nie. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Tak, ale spoko. Nie czuję, ona zabija tą ostrość. Mhm. Najlepsza papaja, jaką jadłem, jest mega słodka. Ale przeżywa tymi serkami takimi, tymi syrowymi chrupkami. No, dlatego mi tak dziwny posmak miałem. Mówię, kurde, co ona stara jakaś jest? To jest stary. Chcesz się podzielić z kumplem? Dzięki. Mhm. Dzięki. Ale podzieliłem się. Czas na podwieczorek. Niestety. Zupa dyniowa z kumkwatami oraz pomarańczowymi churiosami i sosem słodko-kwaśnym. Na 3-4 ją wynosimy. 3-4. Nie, 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 nie! Koniec. Z tego wszystkiego nie zagraliśmy w kamienożyce papier. 3 po 3. 3 po 3. Buuu! Zrób tak. Jesteś niepoważny. To niepoważna, to jest moja żona. O, mandarynki nieobrane, świetnie. To jest kumkwat, kumasz to? Kumasz to kumkwat? Kumkwat mać! Jak ja się cieszę, już nie jem. Kumkwat mać, mówię wam. Nie mam pojęcia, co się dzieje w buzi, stary. Najpierw czuć dynię, później cynamon, potem pomarańcze. Kumkwat sam w sobie jest zarąbisty. To jest pycha owoc. Najlepiej, wiesz co zrobić? Pierw oblizać go z dyni. No. I teraz daj mi. I teraz mam pytanie. Dobre czy nie? Kumkwat? No. No spróbuj pycha. Co? Niedobry? Z zupą jest niedobry. No z zupą jest ohydny. Ale sam kumkwat jest spoko. Zupa sama w sobie dobra. Ale nie z churiosami pomarańczowymi. Czemu pieprzu nie dałaś? Nie było pomarańczowego pieprzu? Brakuje ci kajen? Ja przyniosę, chcesz? Nie, nie, wszystko jest gitara. Jem do końca i lecimy z kolacją, bo... Bo głodny jestem. Aż jako zgłodniał. Jest ze mną joystick! A to dlatego, że to jest koktajl a la pomeranian! Co? Taki rudy będzie. Joystick zdradził mi przepis, teraz już uciekaj. To zostawcie łapkę w górę dla joysticka za to, że zdradził przepis. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu: strasznie cringe'owy jest ten odcinek pomarańczowy. Tak, właśnie tak napiszcie. Co to najpierw będzie? Najpierw dodajemy grejpfruta. Ja pierdziela. Następnie. Nie. Nie. Pomarańczowe mleko. Nie wytrzymam. Pomarańczowe mleko. Nie rób tego. Nie Monsterek rób tego. Owocowy. Boże, czy ty to widzisz? I zagryzamy papryką. 3 po 3. Kurde! No! God, please, no! 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 Dobrze, widzowie. Wasze zdrowie. W ogóle jaki kolor, co? Jeden taki i taki. Identyczny. Może to będzie dobre. No, chyba Krystian skończył, to nieźle. Widzę, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę i subika na kanale i widzimy się w piątek o 16.